Dzisiaj zapraszam do szóstego już listu. Listu, który jest adresowany do kościoła w Filadelfii. I bez specjalnych wstępów już wejdźmy w ten tekst. Otwórzmy w Apokalipsę świętego Jana, rozdział 3, wersety od 7 do 13. A więc list do kościoła w Filadelfii. Aniołowi kościoła w Filadelfii napisz. Filadelfia jest położona około 70 km na północny wschód od Efezu i to miasto duże, niezwykle także bogate, miasto związane mocno z kulturą rzymską, miasto, które zostało założone przez Eumenesa II, króla Pergamonu. Nazwa miała pochodzić od jego brata i jego następcy, Attalosa. Filadelfos to znaczy po grecku ten, który kocha swojego brata. To było jedno z głównych miast tej części dzisiejszej Turcji, więc Azji, i dlatego tam też gromadzili się chrześcijanie. Co dalej czytamy? To wiemy już do kogo, a teraz kto? To mówi święty, prawdomówny, ten, co ma klucz Dawida. Święty to bardzo ważne słowo. To nie znaczy, tak jak święty Tomasz czy święty Dominik, nie w tym sensie święty. Święty, czyli zupełnie inny niż ludzki. Święty, czyli zupełnie inny niż człowiek. Bóg jeden jest święty. Tyś sam jest święty. Ty jesteś największy. Święty to znaczy, po prostu to jest imię Boga. On jest tym święty, 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 Pan Bóg zastępów, czytamy u Izajasza i powtarzamy zawsze na mszy świętej w tym śpiewie przed konsekracją. Prawdomówny, czy prawdziwy, od hebrajskiego emet, czyli wierny, stały, prawdziwy, ten, który jest jakąś wartością, fundamentem, ten, który ma klucz Dawida. Klucz Dawida to nawiązanie do księgi Izajasza, do tego proroctwa i z Izajasza 22, rozdział 22, werset także 22, więc to jest w tym proroctwie Izajasza zapowiedź Mesjasza, który będzie miał klucze Królestwa Niebieskiego, klucze tej nowej dynastii Dawida. Utwierdzę potomstwo Dawida na wieki, jego królowaniu nie będzie końca. Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie. Ten, co zamyka, a nikt nie zdoła otworzyć. To więc jest niezwykła zapowiedź. Jezus jest tym, który otwiera taką drogę, której nikt nie jest w stanie nam zabrać. Pokazuję ci taką drogę, otwieram przed tobą takie drzwi, których nikt ci nie zamknie, nie zabierze. Nikt cię tego nie pozbawi. Tego, co ja ci daję. Niezwykła pewność tej mocy, która jest w Chrystusie. Znam twoje czyny. Znów powtarza się ten zwrot. Znam twoje czyny. Wiem, jaki jesteś. Wiem, co robisz. Rozumiem, znam. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. No właśnie, to jest ta wartość, że ci chrześcijanie w tym mieście, w tej wspólnocie, nie dali się przekonać jakimś pogańskim prośbom czy obietnicom, nie dali się zgorszyć czy zastraszyć jakimiś groźbami, trwają wiernie przy tej drodze, którą wytyczył im Chrystus. Bo ty chociaż masz moc znikomą, chociaż jesteś słaby, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Zachowałeś moje słowo, a więc prawdę tego całego słowa Ewangelii, słowo, czyli całą rzeczywistość, którą to słowo niesie. Wytrwałeś pomimo prześladowań, nie zaparłeś się mojego imienia. Czyli tego, znowu mojego imienia, czyli tego, kim jest to imię. Jahwe jest zbawieniem, Bóg jest zbawieniem, to znaczy Jeszua, imię Chrystusa. Czyli nie przestałeś widzieć we mnie swojego Zbawiciela, nie przestałeś widzieć we mnie największej wartości swojego życia. Kolejny werset, 9. Oto ja ci daję ludzi,
z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, a nie są nimi, lecz kłamią. To pamiętacie, kilka listów wcześniej też o tym było, o synagodze szatana, zgromadzeniu tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami, ale nie zasługują na ten tytuł, bo ubliżają, bo kłamią. Bo z jednej strony nazywają się Żydami, ale z drugiej postępują tak, jak Żyd prawdziwy, zgodnie z prawem, nigdy nie powinien postąpić. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed Twymi stopami. Oddadzą Ci cześć, a poznają, że ja Cię umiłowałem. Bardzo ciekawe jest tutaj tłumaczenie takie współczesne w tej Biblii, w przekładzie dynamicznym, czyli oddającym jakby sens, a nie dosłowność tekstu. W naszej Biblii Tysiąclecia czytamy: oto sprawię, że przyjdą i padną na twarz przed Twymi stopami i poznają, że ja Cię umiłowałem, a w tekście dynamicznym: zatroszcz się o nich, gdy już dotrą do Ciebie. Za moją sprawą uznają oni Twoje przywództwo, gdyż stanie się dla nich jasne, że ja bardzo Ciebie miłuję. Padną na twarz, czyli właśnie uznają Twoje przywództwo. Uznają, że Ty jesteś prawdomówny, że jesteś prawdziwy, że religia, którą wyznajesz, jest słuszna. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości, nakaz mojej wytrwałości, czyli strzeżesz mojego słowa, trwasz we mnie, bo skoro Ty trwasz we mnie, to ja Ciebie zachowam, gdy przyjdzie czas próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. A więc na wszystkich przyjdzie czas próby, ale ponieważ Ty jesteś mi wierny, to Ciebie od tej próby zachowam. Przyjdę niebawem. Werset 11. Przyjdę niebawem. To już się zaraz stanie. To jest ten moment tego oczekiwania, to co mówiłem we wprowadzeniu, w tym filmie wprowadzającym do tego cyklu. Przyjdę niebawem, to znaczy już prawie, jeszcze kilka sekund, jeszcze kilka chwil, krótkich chwil i ja będę. Trzymaj, co masz. To znaczy utrzymaj przy sobie tych wszystkich, których ci powierzono, by nikt Twego wieńca nie zabrał. To ciekawy zwrot, wieniec chwały. Można go rozumieć na dwa sposoby. Z jednej strony jest to wieniec chwały, czyli nagroda dla kogoś, kto okazał wytrwałość, kto zwyciężył, ten niewiędnący wieniec chwały. Ale z drugiej, to ciekawe, co mówi Święty Paweł w liście do Filipian na początku 4 rozdziału. Paweł mówi tak: przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. I w oryginale greckim tu mamy: bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i wieńcu mój. A więc tą chwałą, czy tym wieńcem, są ludzie, których przyprowadził Paweł do Chrystusa. By nikt Twego wieńca nie zabrał. Trzymaj, co masz, czyli utrzymaj przy sobie wszystkich, których Ci powierzono, by nikt Twego wieńca nie zabrał, byś spośród tych, którym ogłosiłeś Chrystusa, nie stracił nikogo. To jest niezwykłe. Wieńcem chwały dla świętego Pawła i tutaj dla Chrystusa, który dyktuje ten list Janowi, wieńcem chwały są ci, których udało Ci się doprowadzić do Chrystusa. Czyli jakby nagrodą za Twoją wierność, za Twoją wiarę, wytrwałość jest to, że chrześcijanie są dzięki Tobie we wspólnocie Kościoła. Że dzięki Twojej wierności chrześcijanie się pomnożyli. To jest, myślę, najpiękniejsze w życiu, że tak żyłem, tak przeżywałem swoje kapłaństwo, powołanie małżeńskie, rodzinne, zakonne. Tak przeżywałem swoją codzienność, że dzięki mnie Kościół się powiększył. I to jest moja duma, to, że Kościół się pomnożył. Werset 12 to aż cztery nagrody dla zwyciężającego. Zwycięzcę uczynię
filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. Być filarem w mojej świątyni to znaczy dosłownie filar to coś, co jest stałe, co jest, na tym się buduje, więc uczynię cię filarem w świątyni, jakby fundamentem tej świątyni. Ale to jest też coś, co jest nieusuwalne. Jeśli usuniesz filar, to się świątynia zawali. Więc to jest, uczynię cię czymś nieusuwalnym. Będziesz miał miejsce w mojej świątyni na wieki, na zawsze. Będziesz w sercu mojego serca. Na tym filarze, tak jak to było w starożytności, że na filarach były różne napisy, na tym filarze będą trzy imiona. Będzie wyryte imię Boga mojego, imię miasta Boga mojego, więc Nowej Jerozolimy i moje nowe imię. Więc to zapisanie imienia na filarze to jest jakieś szczególne związanie z tą osobą na kamieniu, a więc coś trwałego, coś, co jest na zawsze. Bóg napisze na tobie trzy imiona. Jesteś mój. Jesteś Kościoła, jesteś Chrystusa. To jest coś, co będzie nieusuwalne. No bo Nowe Jeruzalem, no to właśnie zapowiedź Kościoła, to nowa wspólnota Kościoła. Więc będziesz miał takie szczególne imię. Na tobie napiszę, jesteś mój na zawsze, nieusuwalnie. Jesteś Kościoła, jesteś Chrystusa. To jest coś, co będzie na wieki. Nadam mu nową godność. Sam dla niego to wybiorę. To zapowiedź tego, co będzie dla wytrwałych, dla tych, którzy się nie zaprą Chrystusa. Zobaczcie, w tych wszystkich listach dotychczasowych pojawia się wielki znak nadziei dla tych, którzy trwają przy Chrystusie pomimo przeciwności. To, co powiedziałem też we wprowadzeniu, Apokalipsa to nie jest księga o końcu czasów. Nie mówi nam o końcu, ale mówi o celu. A więc cel to jest bycie z Chrystusem, zjednoczenie z Chrystusem. I znów ostatni werset, 13. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Co mówi Duch? Co mówi Duch? Czyli ten werset tłumaczymy. No właśnie, on się powtarza w każdym liście. Wszyscy zaś, którzy mogą, niech starają się zrozumieć to przesłanie skierowane do Kościoła, do całej wspólnoty. Wszyscy, bo każdy, kto ma uszy, ma próbować usłyszeć. Niechaj posłyszy, niechaj usłyszy i próbuje wypełniać to, co z tego słowa przyjmie, to, co z tego słowa zrozumie.